W poprzednich dwóch filmikach zajmowaliśmy się następującym problemem, mianowicie mając prędkość początkową, przemieszczenie ciała i jego przyspieszenie, znajdowaliśmy prędkość końcową. Przypomnę, że wyprowadziliśmy wzór, że v końcowe do kwadratu to się równa v początkowe do kwadratu. Dodać 2 razy przemieszczenie razy przyspieszenie. Jeśli ten wzór wygląda obco, to radzę obejrzeć jeszcze raz filmiki pierwszy i drugi. Natomiast jeśli wszystko jest jasne, to sobie możemy tutaj zakreślić w ramkę i pójść dalej. Teraz zastanowimy się nad innym zadaniem, mianowicie znamy przemieszczenie znowu, prędkość początkową i przyspieszenie, tak jak poprzednio, ale szukamy upływu czasu, szukamy czasu trwania tego ruchu. I teraz umówmy się, że żeby sobie uprościć wszelkie zapisy i wszystkie wzory, które będziemy pisać, że czas będziemy liczyć od zera, czyli tak jak do tej pory posługiwaliśmy się symbolem delty. Delta t, przypomnę, to jest różnica między czasem w chwili końcowej, między wskazaniem naszego, nie wiem, zegarka, stopera w chwili końcowej i w chwili początkowej. Mówimy się, że czas na początku będzie zawsze 0, czyli ten przyrost czasu jest równy wskazaniu w chwili końcowej i możemy to zastąpić po prostu oznaczeniem t. I zauważmy po pierwsze, że to zadanie można rozwiązać posługując się wzorem wyprowadzonym wcześniej. Jeśli znamy prędkość końcową, to problem staje się bardzo prosty, bo wiemy wówczas, że zmiana prędkości, czyli prędkość końcowa minus prędkość początkowa, to się równa po prostu przyspieszenie razy czas trwania ruchu. A stąd czas to jest po prostu różnica prędkości końcowej i prędkości początkowej przez przyspieszenie. Ale takie rozwiązanie w tej chwili nas nie interesuje. Chcemy rozwiązać je bezpośrednio, nie posługując się tym wzorem, nie wykonując tego pośredniego kroku i nie licząc prędkości końcowej. Jak to zrobimy? Wystartujemy od naszych podstawowych wzorów. Po pierwsze, tego, że przemieszczenie to jest prędkość średnia razy czas, a prędkość średnia to średnia arytmetyczna prędkości początkowej i końcowej w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Tak, oraz przyrost prędkości to jest przyspieszenie razy czas, czyli prędkość końcowa minus prędkość początkowa to jest przyspieszenie razy czas, a więc prędkość końcowa to jest prędkość początkowa dodać przyspieszenie razy czas. Dobrze, podstawmy teraz to wyrażenie na prędkość końcową do wyrażenia na przemieszczenie. To jest 1/2 prędkość początkowa dodać prędkość końcowa, natomiast prędkość końcowa to jest prędkość początkowa dodać przyspieszenie razy czas. I wszystko jest pomnożone przez czas. Dobrze, przekształćmy to. Jeszcze tutaj mamy 2 razy prędkość początkową. 2 razy prędkość początkowa dodać przyspieszenie razy czas, wszystko pomnożone przez czas. To się równa prędkość początkowa plus 1/2 przyspieszenie razy czas, pomnożone razy czas, czyli prędkość początkowa razy czas dodać 1/2 przyspieszenia razy czas do kwadratu. Dobrze, oddzielmy tutaj, żeby nam się nie mieszało i napiszmy raz jeszcze, że przemieszczenie to jest
prędkość początkowa razy czas dodać 1/2 przyspieszenia razy czas do kwadratu. I zauważmy, że jeśli traktować to jako równanie z niewiadomą, którą jest czas, to jest to równanie kwadratowe, bo mamy tutaj czas w pierwszej potędze, a tutaj czas w drugiej potędze. Napiszmy to sobie jeszcze raz, w trochę zmienionej formie. 1/2 przyspieszenia razy czas do kwadratu, dodać prędkość początkowa razy czas, odjąć przemieszczenie, to się równa 0. Przenieśliśmy po prostu na drugą stronę ten wyraz i jeszcze napisaliśmy w odwrotnej kolejności. Najpierw to, co tu się znalazło po tej stronie, a po drugiej stronie 0. Podzielmy to przez 1/2 razy przyspieszenie. Co to będzie? Tutaj będzie t kwadrat. Dodać, podzielić przez 1/2 razy przyspieszenie, to to samo, co pomnożyć przez 2 przez przyspieszenie, czyli mamy tutaj 2 razy prędkość początkowa przez przyspieszenie razy czas, odjąć 2 razy przemieszczenie przez przyspieszenie, to się równa 0. Jest to równanie kwadratowe w postaci podobnej do tej, którą część z Was na pewno zna z lekcji matematyki. I w kolejnym filmiku będziemy to równanie rozwiązywać.